Witam was wszystkich bardzo serdecznie w lany poniedziałek. No i tak, dzisiaj tradycyjnie, tak jak już wspominałem w ostatniej relacji, ale też w moich postach na Facebooku, na Instagramie, w każdy lany poniedziałek, już jak to liczyłem ostatnio od 19 lat, spotykamy się w Bazylice Świętego Mikołaja na galicyjskim rozpoczęciu sezonu motocyklowego. Zobaczymy, jak dzisiaj będzie z frekwencją. Mianowicie widzicie, pogoda no do najlepszych nie należy, ale jest plus, bo nie pada. Dwa, jest w miarę ciepło, temperatura w okolicach 9-10 stopni. Później niby ma dobić do 14 kresek, ale jakoś bym w to specjalnie nie wierzył, chociaż bądźmy dobrej myśli. Widziałem, że pierwsi motocykliści już jechali, już wymijali mnie po drodze. Natomiast ja spokojnie, powolutku, o 12 msza się zaczyna dopiero, tak więc mam troszeczkę czasu, więc na spokojnie jeszcze myślę, że zajadę na stację benzynową i sprawdzę, ile DRA spaliła przy okazji wczorajszej jazdy do Koszkwi, do prądnika koszkiewskiego. No i będziemy mieli mniej więcej wynik w miarę, myślę, miarodajny, ile po tych modyfikacjach, które robiłem ostatnio, ona sobie spala. No, wczoraj jechałem kawałek autostradą, jechałem, głównie jechałem asfaltem, raz tylko zboczyłem z terenu, ale to dosłownie na jakieś 4-5 km maksymalnie, więc będziemy mieć to spalanie, myślę, jak najbardziej takie miarodajne, jeśli chodzi o jakieś dalsze wyjazdy asfaltowe. Prędkości w granicach maksymalnie 110, no a tak średnia myślę, że było gdzieś w okolicach 60 km, 70 km na godzinę z całej wczorajszej podróży. No więc dobra, lecimy, zaraz będziemy w Bochni, no i zobaczymy, ile tym razem motocyklistów przyjechało na galicyjskie rozpoczęcie sezonu 2023. Do fulla, mniej więcej tyle samo co ostatnio nalałem. Ile mamy? 6,13 litra, a przejechane mamy 129 km. No tak więc, proszę państwa, DRA po modyfikacjach spalanie 4,775. Tak więc myślę, że nie jest tragicznie, nie jest źle, więc super, jestem zadowolony. Patrząc na dzisiejszą cenę, czyli 6,77, to koszt przejechania 100 km wychodzi w granicach 32 zł. Proszę bardzo, więc całkiem znośnie. Hello! Masz otwarty kufer z tyłu! Nie wiem, co to jest, ale słuchajcie, za każdym razem, jak jest rozpoczęcie sezonu, to zawsze ktoś ma kufer otwarty. No i spoko, widzę, że klasycznie jest trochę sprzętu. Przyjemnie, przyjemnie. No widać, że frekwencja jest, tak więc super. Dobry panie Wojtku, oficjalnie. Yeah.
wracam już sobie po rozpoczęciu sezonu, po mszy. Także powiem Wam szczerze, że zawsze po rozpoczęciu sezonu zaczyna świecić słońce. Nie wiem jak to jest, ale naprawdę jest to regułą, że zazwyczaj rano przed mszą albo jest zimno, albo jest pochmurno, albo jest w ogóle pogoda taka, że nie chce się nic robić, nie chce się wstawać. Natomiast zawsze po mszy na zakończenie wychodzi słoneczko i to napawa takim optymizmem przed nowym sezonem, że wszystko będzie w porządku i że wszystko będzie dobrze. Także fajnie jest tak przyjechać, spotkać znajomych, których z reguły tak nawet w trakcie sezonu ciężko jest spotkać. To przynajmniej na rozpoczęciu sezonu gdzieś się można spotkać, zamienić 2-3 słowa, porozmawiać jak tam. Więc fajnie, bardzo przyjemnie też spotkać osoby, które oglądają mój kanał. Tak więc pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję za to, że jesteście ze mną. No i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Oczywiście na takich zlotach, na tego typu spotkaniach zawsze pojawiają się jakieś unikatowe sprzęty, jakieś pojazdy. I praktycznie na takich zlotach, na takich spotkaniach można spotkać wszystkie rodzaje pojazdów. Od tych najmniejszych, 50-tek, od skuterków, poprzez jakieś motocykle adwenturowe, sportowe, do bardzo dużych motocykli turystycznych, do bardzo dużych motocykli cruiserowych. Tak więc, a nawet pojawiły się trajki, jedna była bardzo fajnie zrobiona, przyjemnie, z Harley'a, także nawet miałem możliwość porozmawiać tutaj z osobą, która, można powiedzieć, uczestniczyła przy budowaniu tego sprzętu. No i tutaj też mieliśmy możliwość właśnie zamienienia paru słów. Się okazało, że jeszcze w Wielką Sobotę motocykl ten był składany tak, żeby, może nie motocykl, tylko trajka ta była składana tak, żeby po prostu mogła wziąć udział dzisiaj w rozpoczęciu sezonu. No i oczywiście tam pewnie będą też wychodzić jakieś choroby wieku dziecięcego, no ale bardzo przyjemnie zrobiona, zmontowana, więc życzę właścicielowi wszystkiego dobrego. No i co? Fajnie, można zaczynać sezon, więc widzimy się na następnym rozpoczęciu sezonu, a być może gdzieś w trasie. Tak więc pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie, tak żeby być na bieżąco z materiałami na moim kanale. No i co, do zobaczenia gdzieś w trasie. Trzymajcie się, na razie.